Onet24, Marcin Zawada, witam i zapraszam. Urząd Skarbowy zajął na prywatnym rachunku bankowym Hanny Gronkiewicz-Waltz ponad 12 tysięcy złotych. Chodzi o grzywny wraz z odsetkami, jakie na prezydent Warszawy nałożyła Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji za niestawienie się na 4 jej posiedzeniach. Hanna Gronkiewicz-Waltz została dotąd ukarana 6 razy grzywnami w wysokości po 3 tysiące złotych. Na początku września komisja oddaliła wnioski prezydent Warszawy o uchylenie 4 grzywien na łączną kwotę 12 tysięcy złotych. Teraz Urząd Skarbowy dokonał egzekucji należności wynikających z tych właśnie grzywien. Nie odbędą się już pogłębione konsultacje w sprawie prezydenckich projektów ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym, poinformował wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Przypomniał, że po skierowaniu projektów do Sejmu to tam będą toczyły się dalsze prace. Jak przyznają współpracownicy Andrzeja Dudy, prezentacji prezydenckich projektów ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym można spodziewać się w najbliższy poniedziałek. Prezydent w piątek wróci z Nowego Jorku i dokona jeszcze ostatecznych poprawek. Do czasu prezentacji projektu nie odbędą się już większe konsultacje dotyczące tych właśnie ustaw. Co najmniej 230 osób zginęło w wyniku wtorkowego trzęsienia ziemi w Meksyku. W samej stolicy życie straciło około 100 osób. W 20-milionowym mieście uszkodzone są setki domów, a zawaliło się blisko 50 budynków. W jednym z regionów w wyniku trzęsienia zawalił się kościół, w którym odbywała się ceremonia chrztu. Zginęło 11 osób, w tym 4 dzieci i niemowlę, które było chrzczone. W regionach Meksyku dotkniętych trzęsieniem ratownicy nadal pod gruzami budynków szukają żywych ludzi. W kraju wprowadzono 3-dniową żałobę. Ponad 12 godzin trwała nocna akcja ratowników Topry w jaskini Ptasiej w masywie Czerwonych Wierków w Tatrach Zachodnich. Ratownicy wydobyli z jaskini kobietę, która złamała nogę. Do wypadku doszło w środę przed godziną 19. W akcji wzięło udział blisko 30 ratowników Topr. Jaskinia Ptasia jest zamknięta dla zwykłych zwiedzających. Mogą ją eksplorować tylko doświadczeni grotołazi posiadający stosowne uprawnienia. Warunki w jaskini zazwyczaj są trudne i skomplikowane. Dodatkowym utrudnieniem nocnej akcji był padający deszcz i wdzierająca się do jaskini woda. Teraz to wszystko na 24. Dziękuję za uwagę.